Jest tutaj wiele wskazówek co do tego, jak Tilted Towers będzie wyglądało, czy będzie wyglądało, jak długo będzie wyglądało, co najważniejsze. Siemanemaneczko, ja jestem Manoek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. No i słuchajcie kochani, dzisiaj znowu detektyw tutaj Manoek wkracza na rejony i znowu przeanalizujemy naprawdę bardzo ciekawą rzecz, która została dana w dzisiejszym u mnie, a wczorajszym dla was update'cie. Z góry to już przeproszę ludzi za to, że dzisiaj nie będę tyle krzyczał, bo dwa dni spędziłem u dentysty, miałem wyrywane siódemkę, więc ciężko jest na razie, ale mówię, ja nie nagram dla was filmu, no oczywiście, że nagram. Pod odcinkiem, gdzie analizowaliśmy waveform, dźwięki, które wydaje kometa, zostawiliście takie oto wyniki. 4600 łapek to jest naprawdę spoko wynik, no ale tutaj myślę, że te 5000, które prosiłem was już wtedy, dacie radę zrobić, będę mega wdzięczny. Zróbcie to dla mnie, że nagrywam bez zęba. I to ja od razu powiem, że na początku będzie chwilka omówienia patcha, a w jakiejś, nie wiem, drugiej, trzeciej minucie pokażę wam to, co w patch notesach nie zostało napisane, a co jest bardzo ważne. Polecimy sobie na Tilted Towers i sprawdzimy nową miejscówkę, więc zapraszam. No i teraz tak, jak wiecie, we wtorek rano dodali update. Ja akurat byłem w swoim rodzinnym mieście u dentysty, no to szybko wróciłem, mówię, trzeba coś nagrać. No i co dodali? Oczywiście dodali czepiak, czyli nowy granat, którego jeszcze nie testowałem. Nagram może dla was jutro odcinek, jeżeli chcielibyście, zostawcie łapkę w górę, jakiś trolec z tym zrobimy. Ogólnie jest niepospolity, po 3 chyba w staku są i tam jakieś różne pierdółki leci. Coś jak C4, tylko nie wybucha na przycisk, a wybucha wtedy, kiedy się przylepi i wtedy 2,5 sekundy później następuje wybuch. Zadaje 100 w ludzi i 200 w budynki. Całkiem spoko. Do tego zmniejszyli o 40% pojawienie się C4 na mapie z racji tego, że ten granat dodali. Poprawili minigana, co moim zdaniem dziwna decyzja, no ale skoro tak chcą, to czemu nie? Celność zwiększona o 10%, odrzut zmniejszony o 10% i o 2 punkty zwiększony damage, czyli na tym takim fioletowym to jest teraz 18 z 16, a na tym złotym, legendarnym jest 19, nie, jest tak, 19 z 17, więc naprawdę całkiem sporo o 2, no wiecie jak to tak strzela, te 2 damage'u to jest akurat sporo, więc dobrze, niech spróbują raz jeszcze coś tutaj uratować. Zrobili też to, że teraz już opony z Porta Forta nie bronią was przed wysokim upadkiem, to moim zdaniem dość dobra decyzja, też poprawiono błędy, że ognisko za dużo leczyło, że tam coś nie można było zbudować, to nieważne, możecie sobie przydać w patch notesach. No i co też bardzo fajnie, to zmienił troszeczkę zrzuty, teraz są one 2 razy wyżej, ale 2 razy szybciej spadają, więc w sumie mniej więcej na to samo wychodzi. Ale w solo balony mają 500 życia, w duo 750, a w ekipach oddziałach 1250. Moim zdaniem to jest bardzo fajna rzecz. Ale tutaj takie szybkie wprowadzenie, co w tym update'cie było, ale co najważniejsze, czego nie napisali w patch notesach, zmieniło się coś na Tilted Towers i w tym momencie zabiorę was tam, żeby to sprawdzić. Dobra kochani, lecimy na wykrzywione wieże, czyli Tilted Towers, po to, żeby sprawdzić nową miejscówkę, którą ja już widzę w tym momencie. Nie wiem, czy wy ją już widzicie, ale ja w tym momencie już ją widzę. Dodali coś bardzo ciekawego moim zdaniem, coś bardzo nieprzewidywalnego i coś bardzo niespodziewanego. Jak widzicie, tutaj właśnie to się znajduje. Dodali nową taką miejscóweczkę małą. Tutaj ktoś chyba otworzy przede mną, ale nie, nie otworzy przede mną, więc możesz sobie paść. Żegnam. Czy ktoś tutaj jeszcze przyleciał ze mną? Nie, więc mogę tutaj na spokojnie sobie pobadać to miejsce i tak zaraz będziemy to sobie badali w trybie powtórek, bo w sumie po to tutaj przylecieliśmy. No ale jak widzicie, jest nowe miejsce na dachu czarnego budynku, znaczy na czarnym dachu. Jest tutaj wiele wskazówek co do tego, jak Tilted Towers będzie wyglądało, czy będzie wyglądało, jak długo będzie wyglądało, co najważniejsze. I zaraz sobie to w trybie powtórek omówimy, bo naprawdę jest to dość ciekawą rzeczą. No i dobra, zbliżamy się już tutaj dronem do miejsca naszego spotkania, czyli czegoś, co będzie tutaj głównym tematem tego odcinka i w sumie głównym tematem, myślę, poruszanym przez najbliższe dni w świecie Fortnite'a. Jak widzimy, no wiecie, przed tym update'em tego nie było, dano to w update, w dniu update'u. No i tutaj oczywiście mamy skrzyneczkę, czasem jest, czasem nie ma, no ale skrzynka zawsze fajnie. No ale co najważniejsze, zacznijmy od znaków. Jak tutaj w tym miejscu już pewnie, jak możecie zauważyć, znajduje się kilka prawdopodobnych podpowiedzi, co może się wydarzyć z Tilted Towers, a co może się nie wydarzyć z Tilted Towers, bo też nadchodzą takie rzeczy, nadchodzą takie wiadomości. I raczej powiedziałbym, po teraz głębszym zastanowieniu, poznaniu faktów, poznaniu tego, co tam słychać w tym meteorze, no powiedziałbym, że może właśnie Tilted Towers zniszczone zostanie. Nie!
Kto wie, zobaczymy. Jak widzimy tutaj oczywiście odbicie meteorytów, w tym gdzieś tutaj jest jakaś rzeka. Tak, prawdopodobnie to jest rzeka, no i tam widać meteor. Tutaj nic ciekawszego nie ma w tej rzeczy, ale mamy coś na przykład takiego jak tutaj serduszko. Mamy tutaj serduszko z statkiem kosmicznym, z UFO tak zwanym. Jak wiecie albo nie, jeżeli śledzicie tą scenę i śledzicie tutaj youtuberów i Reddita, kilka osób faktycznie mówiło, że to nie będzie, że to w ogóle nie jest meteor, tylko że to jest statek UFO. No i jak patrzymy na to z tej strony, no to no nie wygląda to jak statek UFO, prawda? No bo statki UFO zazwyczaj nie rozpromieniają ze sobą takich rzeczy, nie rozprowadzają takich rzeczy i tak dalej. No ale była taka teoria i w sumie nie bezpodstawna, bo jak wiecie, w tym tutaj w naszym Battle Passie była w sumie taki temat kosmiczny, prawda? Więc nie tyle musi znaczyć, że to będzie meteor, ale może też statki kosmiczne, podróże, wiecie, międzyplanetarne. Być może, więc mamy tutaj znaczek serduszka i statku kosmicznego. Czyli twórcy gry, gier, tu jakaś lama nawet troszeczkę to wygląda, tak nie? Tam po prawo, tak na górze. Dają nam znać, że lubią, lubią statki kosmiczne, tylko czy dają nam znać, że to akurat jest statek kosmiczny? Ciężko stwierdzić. Oczywiście dajcie mi znać w opisie. Tutaj mamy też oczywiście znaczek meteora. No to jest chyba dość jasne. Meteor tutaj, meteor tam. Nic się ciekawszego tutaj nie dzieje. Tutaj coś jest ponapisywane. Są jakieś napisy, ale czy da się jakoś to rozczytać? No raczej nie. Tutaj jeszcze widziałem gdzieś gazetę. Dokładnie, jest gazeta. Więc tą gazetę tutaj spróbujmy sobie jakoś przetestować. Sapken. No nie, Hokangen. To jakaś japońska gazeta, więc chyba nic tutaj nie znajdziemy. Tutaj jest też tabliczka z Tilted Towers. No prawdopodobnie mamy jakieś budynki, no ale takie budynki w tej grze występują tylko i wyłącznie w Tilted Towers. I również mamy serduszko, tym razem jaśniejsze, znaczy ciemniejsze, ale wiecie, takie bardziej różowe. No i te Tilted Towers na tej plakietce jest. Czyli co? Na razie wiemy tyle, że jest meteor, jest UFO i jest Tilted Towers. UFO i meteor, UFO i Tilted Towers są w serduszkach. Czy to znaczy, że twórcy chcą nam powiedzieć, że o, pomyliliście się, my kochamy Tilted Towers, a to na górze to nie meteor, tylko serduszko. Kto wie, jest, znaczy tylko UFO. Jest to prawdopodobne. Ale, co najważniejsze, najważniejszy znak tego dnia jest tutaj. I mamy tutaj znak today, czyli dzisiaj po angielsku, przekreślone, a napisane tomorrow, czyli jutro. Ja nagrywam to wczoraj, czyli jutro to dzisiaj dla was, jak sami zrozumieliście, czyli według tego, wedle tego, co tutaj jest napisane na tym dachu budynku w Tilted Towers, możemy się spodziewać, że to coś zostanie rozwiązane jutro, czyli dzisiaj. A to tutaj raczej było spotkanie po prostu mieszkańców Tilted Towers, którzy zebrali się na najwyższym chyba budynku, no tam jest troszeczkę wyższy, na jednym z najwyższych budynków w grze, po to, żeby pooglądać sobie razem meteoryt, który leci. No i tutaj albo skandowali, że to jest może UFO, jedni, że to jest meteor, a drudzy, że kochają Tilted Towers, a czwarci, że to będzie dzisiaj. No i naprawdę ciekawe to jest, no nie powiecie, że to nie jest ciekawe. I już odchodząc od tego dachu, tego budynku, tutaj też powiedzmy, dlaczego faktycznie to może być UFO. Użytkownicy Reddita twierdzą, że właśnie ten tutaj meteor czy UFO w Battle Royale jest bardzo powiązane z trybem Save the World, czyli tym solo trybem Fortnite, którego ja bardzo mało grałem i nie wiem o tej osobie, ale podobno jest tam Lars, który zgubił przyjaciela. Po prostu nie może znaleźć przyjaciela i uznaje on, że porwali go kosmici. Do tego Lars twierdzi, że kosmici, coś pozaziemskiego próbuje się skontaktować z zombiakami w Fortnite i trzeba tam jakąś misję zrobić. Potem dali to całkiem niedawno. I podobno kometa, która znajduje się właśnie w Battle Royale, też ma, no i ma miejsce po prostu w Save the World, więc jest to jakoś połączone i wydaje mi się, że ma to całkiem spory sens. Jak wiecie, skiny też od dawna nam mówią, że być może pojawi się coś bardziej alienowego. Na przykład ostatnio skin Lewiatana, tak, ten kosmita z rybką w środku czy coś, no dają nam te znaki te kosmiczne. My przyjęliśmy, cała społeczność Fortnite'a przyjęła, że to właśnie Tilted Tower zostanie zniszczone, ale być może jest to po prostu statek kosmiczny i plaga, powiedzmy tutaj osób zagranicznych z innych planet, po prostu ufolutków, przejmie Fortnite'a.
kto wie. Ludzie z Reddita piszą, że prawdopodobnie UFO nie wyląduje albo nie spadnie na Tilted Towers, a spadnie na Lucky Landings. Nazwa by pasowała, prawda? Jak wiecie, Lucky Landings zostało dodane, kiedy był chiński Nowy Rok i miało być to tylko takim eventowym miejscem, znaczy tak to dodali jako eventowe miejsce, no ale zostało to na stałe i raczej każdy się przyzwyczaił, że to tam będzie. Ale jestem ciekaw, ile razy wy tam polecieliście od kiedy to dodali. Ja tam poleciałem raz i zrobiłem swego pierwszego wina solo, ale potem chyba nigdy już tego miejsca nie odwiedziłem. Mówi się, że to właśnie tamto miejsce, bo tam też ten meteor, można powiedzieć, podąża. Wszystkie te tutaj lornetki też są skierowane akurat w tamtą stronę mapy i może faktycznie to właśnie tam spadnie meteor i to właśnie tam ufolutki wyjdą na świat. I to właśnie tam, po raz kolejny powiem, znajdzie się miejsce, które będzie dość poważnie odwiedzane i dzięki temu mapa się naprawdę zbalansuje, bo jak na razie Tilted Towers to jest oczywiście miejsce numer 1 i reszta miejsc, ale tam ten dół mapy właśnie Lucky Landings, nie wiem co tam jest jeszcze, spawalnia spółczek chyba, tam naprawdę lata bardzo mało osób. Więc podsumowując cały dzisiejszy odcinek, czy to, co widzimy w kosmosie, to na pewno meteor, a może to UFO? I czy Tilted Towers faktycznie zostanie zniszczone? Być może nie, być może my się pomyliliśmy, co tutaj twórcy dali nam znać właśnie dzięki Elce w głosie tego meteoru, a co innego zostanie zniszczone? Może nawet, raczej co zostanie zniszczone, a może i nic nie zostanie zniszczone, a po prostu pojawi nam się nowa lokacja na mapie, właśnie taka bardziej kosmiczna. Może nowy sezon będzie pod znakiem właśnie ufolutków, skoro ten był kosmiczny, to kolejny będzie ufolutków. Jest to wszystko bardzo fajne. Czy to akurat dzisiaj się stanie? Może! Kiedy wy to oglądacie, to już się stało. Kto wie? Wątpię, bo postaram się to wam wrzucić wcześniej, właśnie dlatego, co tutaj dzisiaj, do czego doszliśmy. Jestem ciekaw, co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja na dzisiaj z moim naprawdę bolącym zębem będę już kończył. Cieszę się, że mogłem to dla was nagrać. Mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę. Te 5000 będzie naprawdę spoko wynikiem. Do tego zapraszam was na mojego fanpage na Facebooku, gdzie takie oto karty Google Play są do wygrania. Wbijcie, stawcie lajka i czekajcie na postkonkursowy. Do tego zapraszam was na G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też link do mojego fanpage'a i Instagrama. Zapraszam gorąco. Ja na dzisiaj już się żegnam, moje Fortnite'owe świry. Trzymajcie się. Pa, pa! Discovery, pa, 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 p